Na miłość boską, panie wojewodo! Dobrze, nie, dobra, stop, chwileczkę, sekundkę, wrócimy do tego, słuchajcie. Lewa strona mówi a prawa opowiada PiS. Okej. Lewa mówi prawa mówi PiS, a tył, jakby tu jest PiS, mocno. Doskonale, państwo są bardzo utalentowani muzycznie. Festiwal miłości, tolerancji i praktyki. W praktyce słowa Jerzego Owsiaka wcześniej chwilę padły, który jakby odnosząc się do wulgaryzmów, które padały ze sceny i do zachęt, by te wulgaryzmy były wykrzykiwane przez publiczność, w tym też osoby niepełnoletnie, nie przeprosił, nie zanegował, nie potępił, wprost przeciwnie, słyszeliśmy to, co słyszeliśmy. Po próbie Marty Lempar, kiedy wulgaryzmy właściwie zdominowały demonstracje, wulgaryzmy w moim pokoleniu zupełnie niedopuszczalne, które gdyby ktoś powiedział w liceum, to po prostu miałby spore problemy z zaliczeniem zachowania. I teraz idziemy krok dalej, właściwie tresurujemy, to jest taka tresura w nienawiści, właściwie to jest tresura, typowa tresura, mi to przypomina wiece nazistowskie, gdzie właściwie doprowadzało się tłum do gorączki, do wrzenia i do ślepej nienawiści. Po co? Po to, żeby wyłączyć myślenie. Ci ludzie już nie myślą, tylko jak pies Pawłowa dostają hasło jechać PiS i skandują, eskalując sobie nienawiść. Straszliwa manipulacja, straszliwe okaleczenie tego młodego pokolenia. Bo jeżeli takich używa się słów, to zadam pytanie telewizji, panu redaktorowi, to co dalej będzie? Jakie następne będą? Bo to już jest na granicy dopuszczalnych norm i ten apel do wojewody jest zupełnie nie na miejscu. Myślę, że w sposób tak prymitywny, eskalując oczywiście pod hasłem miłości i festiwalu i ochrony praw autorskich czy jakichś artystycznych, Owsiak właściwie stworzył taką wielką szkołę prymitywów. A wszystko to poprzedza zbieranie do puszek dla osób potrzebujących. Później ten festiwal, który ma być niejako podzięką dla wszystkich zaangażowanych i zbierających. I na festiwalu takie oto sceny. Tak, ale to przede wszystkim jest to świetny, oczywiście to trudno odmówić zasług. Te pieniądze na pewno czynią wiele dobra, ale nie mniej dobra czynią Owsiakowi, który tak naprawdę stworzył familijną firmę i z tego żyje. Więc to jest też świetny pomysł. Będą cię kochać i będziesz jeszcze dobrze żył z tych pieniędzy. Także smutne to. Marek Król, publicysta.